Witajcie, z tej strony GoFanka. 2018 już tuż, tuż. Dostaliśmy pierwsze przecieki tego, co wyjdzie w ramach serii LEGO Minifigures. Tak. Już około stycznia 2018 na półkach sklepowych będziecie mogli znaleźć drugą serię minifigurek z Batmana. Niektóre postacie są już dosyć stare i możecie ich nie kojarzyć, dlatego wszystkie podpisałam. Zacznijmy od Harley Quinn, Alfred, Clock King, Hugo Strange, Batman, Joker, Dick Grayson, Robin, Batgirl oraz Alfred oraz druga część figurek już mniej znanych, czyli Batgirl, Killer Moth, Jaina, Zan, Apashev, Jor-El, Zod, Dr. Phosphorus, Black Canary oraz Black Vulcan. Początkowo myślałam, że Black Vulcan to jest Reverse Flash albo Kid Flash, gdyż ten kolor żółty się trochę przewija, lecz jest to w ogóle zupełnie inna postać, chociaż element nakrycia głowy ma taki sam jak Flash. Początkowo nie mogłam rozpoznać Zoda, lecz jest to ta wersja, która została wysłana do portalu Widmo, także nie wygląda on aż tak majestatycznie jako złoczyńca. Ogólnie w mojej opinii seria jest bardzo udana ze względu na przykład na figurkę Clock Kinga, a także przeurocze wersje, bardziej takie wakacyjne, głównych postaci. Miłą niespodzianką jest to, że Alfred dostał aż dwa wcielenia, czyli nie musimy kupować drugiego zestawu, żeby dostawać tę figurkę, także naprawdę jestem uradowana i myślę, że większość tych figurek na pewno sobie sprawię. A wy co sądzicie o tej serii? Napiszcie w komentarzu. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Miłego dnia, cześć!